Witam pana. Dzień dobry, Adam Cegliński. Jesteśmy na wyjątkowym wydarzeniu, którym jest benefis Jerzego Stępnia, Hotel Mazurka Sożarów Mazowieckich, a pan przed chwilą miał występ, niesamowity występ artystyczny właśnie na scenie, proszę powiedzieć. No, przede wszystkim, jakie to były utwory, w ramach których pan między innymi grał i proszę powiedzieć jeszcze na jakim instrumencie? Na kontrabasie gram w zespole trio Andrzeja Gudzińskiego i zagraliśmy w sumie ulubione utwory Jerzego Stępnia, czyli Chopina i Jana Sebastiana Bacha. Chopina preludium e-moll, Jana Sebastiana preludium c-dur. A jak długo trwały próby do dzisiejszego wydarzenia, jeżeli chodzi o dzisiejszy benefis pana Jerzego? Utwory Fryderyka Chopina nasz zespół gra od 30 lat, więc prób już było sporo. Czyli tak naprawdę nie było potrzeby, aby specjalnie przygotowywać się. Zdecydowanie. Tak jak mówiłem, są ulubione utwory pana Jerzego, więc jakby znane są mu od wielu, wielu, wielu lat. Zespół, jak mówiłem, istnieje 30 lat, więc Abacha mam w repertuarze od 5-6 lat chyba już. No właśnie przed chwilą mieliśmy wywiad z panem Jerzem i pan Jerzy właśnie opowiedział nam, że to pan dyrektor Andrzej Bartkowski, dyrektor tego hotelu Mazurka, sam z góry tak naprawdę zdecydował, co będzie w trakcie tego wydarzenia, czyli po cichu wypytał, jakie są ulubione utwory u pana Jerzego, a panowie, jak rozumiem, już wiedzieliście, co wykonać na scenie. Tak, zresztą pan Jerzy na scenie po naszym występie powiedział, że w pandemii słuchał bardzo dużo tej płyty Jana Sebastiana Bacha, którą nagraliśmy. Bardzo mile to wspomina. Jak rozumiem, tą płytę w dniu dzisiejszym można nabyć, bo wiem, że tutaj jest stoisko z płytami. Jeszcze nie miałem okazji zajrzeć, jakich zespołów są te płyty, ale osoby zainteresowane, które chciałyby waszą płytę nabyć, to gdzie to mogą uczynić? Najprościej zajrzeć na naszą stronę internetową. W dzisiejszych czasach w zasadzie sprzedaż... Pod nazwą? Trio Andrzeja Gudzińskiego, tak jak mówiłem. W dzisiejszych czasach sprzedaż płyt w zasadzie już prawie nie istnieje. Wszystko przeszło do domeny cyfrowej, czyli do streamingu. A naszych utworów akurat w streamingach żadnych nie ma. Więc pozostaje tylko zajrzeć na naszą stronę i tam są linki do sklepu. A proszę powiedzieć, gdzie my was ponownie zobaczymy, wasz zespół, jakie macie plany artystyczne, zawodowe na najbliższy okres, jeszcze na ten rok? Z takich istotnych planów nie pamiętam dat. Będzie na Białołęce w Warszawie koncert z okazji 30-lecia naszego zespołu. Nie pamiętam, czy to będzie październik, czy to będzie wrzesień, musiałbym sprawdzić. Czyli wystarczy tak naprawdę wejść na waszą stronę i na bieżąco śledzić. Wszystko jest dostępne. Teraz czasy takie, że każdy w telefonie ma dostęp, więc staramy się tak, żeby tak działać, żeby na naszych stronach była aktualna informacja. I ostatnie pytanie. Co by pan chciał życzyć panu Jerzemu z okazji właśnie tego benefisu? Benefisu, jubileuszu, bym powiedział, podsumowanie jego tak naprawdę, czy to działalności zawodowej, czy chociażby działalności też i artystycznej. Pan Jerzy znakomicie łączy dwa światy. Oczywiście w świecie jazzowym jest znacznie mniej obecny, ale jest znaczącą postacią środowiska jazzowego, także życzę mu, żeby dalej z takim sukcesem robił jedno i drugie, które robi.